Siemano widzowie, witam w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj moja siostra młodsza zareaguje na palionowo. Tosia, jak twoje nastawienie do tego filmu? No ja mam nadzieję, że będzie dobry to wasze palionowo. No nie wiem, czy to będzie fajne w ogóle, ale zobaczymy. Jakiś czas temu nagraliśmy odcinek, w którym moja siostra reagowała na palionowo i zobaczyła, jak ono wygląda, ale było to już dosyć dawno, ponieważ chyba ponad rok temu, więc postanowiłem nagrać to ponownie, ponieważ no troszkę rzeczy się pozmieniało na palionowie, więc myślę, że będzie dosyć ciekawie. No i zobaczymy, co moja siostra na ten temat sądzi, a wy oczywiście stawcie łapkę w górę i subskrypcję, wbijajcie na mój kanał Szybson Plus i co? I tyle. Lecimy do Minecrafta. No dobrze, siostra, więc jesteśmy na palionowie. W tym momencie, czy ty w ogóle zdajesz sobie sprawę z tego, w jakim ty jesteś miejscu teraz? Nie. Jeszcze nie pamiętasz totalnie? Nie, ale... O! 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 Cóż za piękna wioska! Ale kto w ogóle jest na tym serwerze? Aktualnie osoby, które tutaj grają, to jest tak. Jestem ja, Dave, Palion, Milki, Bolo i Lolo. Bolo i Lolo? Bolo i Lolo. Ja ich nie znam. No taka, taki jeden, co ma wadę wymowy i żółta owca. Aha, ale co to jest ciekawego takiego, powiedz mi. Dobra, nic, po prostu jakby celem twoim jest tak, przejdź się po wszystkim, pytaj się o co chcesz, co widzisz, to pytaj się co okay, to jest, dobra. Ja ci będę mówić co to jest. Zwracaj uwagę może na te ciekawe rzeczy, pytaj się o te ciekawe rzeczy, ja ci będę mówić co to jest, jakie to ma zastosowanie i tak dalej. I po prostu później oceniasz jak twoim zdaniem palionowo wygląda i jakie, że tak powiem, jak ci się podoba, nie? To jest pierwsze, bo to jest ratusz. To jest ratusz, to jest tak, jako że Palion jest, prawda, burmistrzem wioski, to jest jego ratusz. No i tutaj, prawda, ma elegancki, elegancki balkonik, tutaj ma wejście do swojego gabinetu, więc tak to wygląda. Są tu jeszcze pozostałości po poprzednim burmistrzu, który był samozwańczym burmistrzem, czyli Tata Hatera, i to jest Bedrock. Nie możemy go usunąć, bo no bo to tylko Tata Hatera mógł go usunąć. No a to, szczerze, nie mam pojęcia, co to są za skrzynki totalnie. Ja to tu rzadko kiedy tu przychodzę, więc jakby... Tak wygląda ratusz. Dawaj, następny budynek. Jak oceniasz ratusz w ogóle? Git? No, taki średni. Szczerze. Taki średni, okej, okay, no, dobra. To jest sąd. Pałac? To jest sąd. Tutaj się, tu się sądzi dobrych i niedobrych. To są za książki. SpongeBob, dobra, to jest tak stara książka, że jak my robiliśmy reakcję chyba ostatnio na palionowo twoją, to chyba to było jeszcze przed SpongeBobem, tak mi się wydaje. Chociaż nie, może... Kurczę, ciężko powiedzieć, bo już nie pamiętam dokładnie, kiedy był ostatni raz twoja reakcja na palionowo, ale mogę to sprawdzić w tym momencie, więc sprawdzę w takim razie, kiedy ostatni raz było, kiedy ostatni raz była reakcja twoja. Masz tutaj McDonalda? Mamy McDonalda, reakcja nie, siostry na palionowo. Dobra, sprawdzam. Stacja benzynowa? Rok temu to jest to. I ten film zrobił 200 tysięcy wyświetleń. Więc naprawdę mocno, nie? I ile to było? Jak dawno to było? To było rok temu, aczkolwiek może być już ponad. O, ja nie mogę, jakie było. Sprawdzamy, uwaga. To był 30 grudnia 2022, czyli... No, czyli troszkę ponad rok już. No, już... Nie, czekaj. No tak, ponad rok i teraz leci drugi rok. No więc właśnie trzeba było to odnowić właśnie, więc teraz robimy twoją reakcję. Ej, tak, fajnie. McDonald's, taki... No, ale czegoś fajny. Tutaj brakuje, wiesz? Czego ci tu brakuje? Wiesz, zawsze to jest zjeżdżalnie dla dzieci. No. Więc tego nigdzie nie brakuje. Zjedz ziemniaka, bo zaraz sprinta nie będziesz miała. No to jest zjeżdżalnie, ale, no ale... Ale u nas jest. Nie ma dzieci. My właśnie, jesteśmy dorośli. My nie zjeżdżamy. Znaczy, no nie, no jest Bolo. Bolo jest dzieciakiem. Bolo ma, kurczę, wadę wymowy. On jeszcze niespecjalnie dobrze umie mówić. Dobra. Co? Czy to jest jakiś... To jest sklep z pamiątkami mój, czyli po prostu głowy tu można zdobyć i szczerze mówiąc nie wiem, mnie tutaj tak dawno nie było w ogóle, że nie wiem co tu się wyprawia. Są tu jeszcze te głowy, tu obok kantor, który nigdy nie zaczął działać, już go wybudowałem i nigdy nikt tam nic nie przyszedł wymienić. Jestem biedny. Dobra, sklep, tak, tu jest Palion Style. Serdecznie widzowie, swoją drogą zapraszam na Palion Style'a, ponieważ... Tutaj mam moje klucze eleganckie do domu i tu w tym miejscu jest, prawda, mój brelok, który możecie sobie kupić na stronie palionstaj.pl, więc wbijajcie i kupujcie. Moja siostra też ma tego breloka, więc kupujcie, żeby mieć breloka. Kto jeszcze tego breloka nie ma? A ważna sprawa, czekaj, zróbmy coś takiego. Patrzcie, ja jak widzicie mam niebieską bluzę, a na tych brelokach jest biała bluza, więc nie wiem kiedy, ale całkiem możliwe, że za niedługo, albo nie za niedługo, to jeszcze nie wiadomo, to się okaże kiedy tak naprawdę, ponieważ jeszcze tego nie planuję, ale możliwe, że to zrobię, że po prostu zostanie zmieniony brelok i będzie teraz, że tak powiem, brelok
z niebieską bluzą, więc jeżeli chcecie mieć jeszcze tego legendarnego z białą, to kupujcie póki jest, ponieważ może go zabraknąć. Dobra. Jest mój dom? Nie, to jest dom, tutaj mieszkał kiedyś Steve z palionką, ale ich już nie ma. Wiesz co, to taka pamiątka po nich pozostała, dlatego to tu jest, a oglądać tego nie musimy. Ja bym, wiesz co, pójdź może sprawdzić wszystkie domy osób z Palionowa. Może po prostu tak zrobimy, żebyś oceniła... Oceniamy domy. Ocenisz domy wszystkich osób z Palionowa. Może to jest dobry pomysł. A myśli nie budowałeś coś nowego? Tak, dlatego właśnie będziesz mogła ocenić ten nowy. Dobra, pójdźmy tu w lewo. I teraz tak, tam widzisz ten zielony wieżowiec, to jest dom Paliona, więc pójdziemy go, prawda, pierwsze zwiedzić. I zobaczyć, jak on wygląda i czy ci się nie w ogóle duży. Podoba, co? Duży pewnie jest. No duży, no jak to wiesz, duży zielony dolar zielonowy, to duże zielone. Dobra, tu i teraz, no oczywiście wpadam w tą dziurę, dobra, więc możesz tak, przejść do tego domu, tu recepcja normalnie. Recepcja w domu? No a jak, to jest złota, znaczy to jest zielona 44. Okay. Dobra, tu ma sypialnię. Ej, fajne tu łóżko nawet. Takie, no, całkiem sympatyczne. Elegancko tu ma, tak? Tu jest winda, ta ma balkon też, więc możesz na balkon zobaczyć, jak wygląda. No, przeszłaś oprócz tego balkonu właśnie tu. Za tymi lianami, o. Ej, fajny taki balkon właśnie. Taki za zasłoną. No, ale w sumie podobało mi się, że będzie większy tam jakiś. Ale jeszcze wyżej. Windą pojedź. Tutaj, no. Tyk. I... Okej, tutaj na górze miał wszystkie swoje płyty, ale chyba... gdzieś straciły i już tych wszystkich płyt już chyba nie ma. Więc może mu ktoś ukradł, no. Dobra, pójdzie jeszcze wyżej. Ale... I na górze ma talerzyk. Ale może było tu coś, nie wiem, zrobić jeszcze, ale jest git chyba. Można było więcej, co? No, musisz tam ten zejść. Dobra, no to dom Paliona, jak oceniasz? Takie w sumie... No. 7 na 10. 7 na 10, no, okej. Okay. 7 na 10 w takim razie dom Paliona. Tu jest dom Lolo, to jest ten ta owca. No ale tam za dużo nie ma do zwiedzania, no bo rozu taki prosty. O, nawet zamurowane. O nie, to jest... Okej. Okay. Jakiś ten, to, no. O i tam na dole ma studio. Jak ty nie umiesz zejść po drabinie? Cicho, będzie po prostu ten. Co tu się wyprawia, co to jest w ogóle? No nie wiem. Ale... W miarę. Jest takie 6 na 10, bo jednak... Dobra, okej, 6 na 10. Git. Dobra, to mamy odhaczone w lewo tu, pyk. I to jest dom Dave'a, ale to jest jego stary dom. Ale nie, tam pójdź dalej, bo tam jest nowy. O, ten obok. On ma teraz jakby dwa, nie? Bolo to w ogóle nie ma swojego domu chyba jeszcze w ogóle. Mi się wydaje, on chyba mieszkał u Dave'a na strychu, tak mi się wydaje. Aczkolwiek, a nie, wybudowali mu dom. Dobra, teraz mi się przypomniał, dobra, wejdź tam do środka i zobacz po prostu jak wygląda, jak się prezentuje, ponieważ tu też jest bardzo fajna rzecz, którą warto zobaczyć. I to są tutaj kidowice.pl. Nie, cofnij się, no pokaż to. Dobrze, żeby widz zobaczył. Widzowie, serdecznie zapraszam na serwer kidowice.pl. Wbijajcie i grajcie, to jest serwer mój i Dave'a, więc serdecznie was tam zapraszam. Dobra, możesz zejść na dół. Dobrze, dziękuję za pozwolenie. Tu, czemu on ma taki kolor łóżka? A czemu nie zielony? Nie wiem. Taki morski. Nie wiem, coś się stało z nim i zmienił. Albo nie wiem, albo po prostu nie wiem w sumie dlaczego tak mam. No ale taki prawda sympatyczny dom ma. Ale fajny jest w sumie. On się w sumie, ten dom, kurczę, on się od dawna już nie zmienił w środku, więc ciężko powiedzieć... Ja nie wiem, jakby nie pamiętam co się działo na tamtym odcinku poprzednim, co ty już widziałaś. Wydaje mi się, że tego jeszcze nie było domu wtedy. Chociaż, no bo może ma już rok. O nie, to już na pewno większa ocena będzie. No dobra, to jaka ocena dla Dave'a? 8 na 10. 8 na 10, okej, dobra, mocna ocena. Dobra, to pójdź do Milki teraz. Przejdź tu przez tą wodę, no tam na wprost. Dobra, i... Jakby tu będzie mega dużo rzeczy, ja nie wiem, jakbym to zapamiętał. Nie, w lewo, tam na wprost, ten biały. A, ten, dobra. Właśnie biały, ciekawe czemu, jakoś tak nie pasuje to do niej, myślałem, że jakby różowy wcześniej miała, bardziej pasował do niej. Może różowo-szary byłby fajny. Może. Szary też kiedyś miała. Ale patrz, ma różowy tutaj. No, w środku tak, no. Ja tu nie byłem jeszcze ani razu, szczerze mówiąc. Ej, patrz, kuchnię ma. Kuchnię ma, no. No bo gato. Kto tam kuchni potrzebuje? Tu jakie jest normalnie siedzenie na jedzenie tam. No dobra, tu jest wyjście. Łazienka. Jest ciasno, ale tak domowo jakby. No ciasno. Tu jest komputer. Tak, po prostu... A piętro ma piętro. Wejdź na piętro, zobaczymy co tam będzie.
To będzie sypialnia pewnie jakaś. No jest sypialnia. Kurczę, mega ciasno. Mega ciasno i to w sumie się nie podoba tak. Nie wiem. Mega ciasno ma tutaj, no. W sumie kuchnia. No właśnie. A tu co? Ma biurko na balkonie? A nie, to taki stolik. Dobra, dobra, dobra. No dobra. No to jaka ocena domu Milki? Też takie 7 na 10. 7 na 10, okej. Okay. No. Dobra, no to pójdź zobaczyć mój tu na lewo mam. Mój to się w ogóle nie zmienił chyba już od bardzo dawna. Wydaje mi się, że mój to był taki sam jak ty tutaj byłaś. Musisz wtedy zmienić. Ale właśnie, pójdź tam, pójdź do niego. Tu na lewo, na lewo. Tu ten. Ten. No w lewo. Tu sobie wejdź. Wiesz co, dlaczego ja go nie zmieniam? Dlatego, że tutaj, że on jest tak idealny, że go nie ma co w nim zmieniać. Nie, no na serio. Ja coś znajdę. No dobra, no ale zobacz. Fajnie wszystko w środku jest zrobione. Jest przestrzeń w środku. No, tu mam fajny magazyn. No, tak. Tu mam Shulkerboxa, no nie wiem co są, no ta maska była moja. Tu mam normalnie licznik subskrypcji widzowej. Subskrybujcie koniecznie, żeby być na bieżąco, bo tu jest na tym kanale jest 256 tysięcy chyba teraz, więc to jest jeszcze zaległa grafika, ale będę musiał ją zaktualizować. No i pa, i tu mam elegancko wyjście na górę. Fajne. Szybciej, pyk. No. Dobra. Ile ty tego masz? Sporo, ale dobra. Patrz, no i tu jaki tarasik mam fajny, tam jakbyś wyszła. Ale masz jakby... Pa, jaki mam widok na całe Palionowo. No przecież to jest najlepsze miejsce. Szczerze? Chyba najlepszy masz ten domek. Bo już takie fajne schodki. On jest bardzo rozbudowany po prostu i dlatego jakby tu się nie opłaca nic zmieniać, bo ja totalnie nie mam co zmieniać. Ale tutaj nie masz tutaj prawie nic. Bo tutaj prawie nic nie potrzeba. Po prostu jakby... No co mam tutaj zrobić? Tu jest ciemna strefa. Tak, ciemna strefa. Nie wiem. Dobra, ale chyba... A gdzie masz łóżko w ogóle? No dobra, zejdź niżej. Bo tu jest jeszcze takie piętro, na które się inaczej wchodzi. Jeszcze, no to na sam dół zejść. Zjedz sobie ziemniaka, bo ty sprintę zaraz jedziesz na... Zapominasz jeść, tak samo na Kidowicach zapominasz jeść. Widzowie, jak to? Jak chcecie zobaczyć więcej odcinków siostra, to wbijajcie na mój drugi kanał Szybson Plus, ponieważ tam gramy na Kidowicach razem. I tam całkiem ciekawe rzeczy też się teraz dzieją, więc bijcie. Dobra, nie, tam w prawo, w lewo, w prawo nad schodami do góry. Tu muszę coś wybudować jeszcze, bo tutaj nic nie mam zrobione. Tu jest głowa Dave'a, no. I tu muszę, tu po prostu, bo tu wybuchło mi coś i... No dobra, tu i tu mam łóżko. I tu też są kidowice. A, nie mam łóżka, bo sobie je zabrałem stąd ostatnio gdzieś. Że co? Mega skomplikowany masz ten dom. No, ale jest przestronny i prawda, wielki, nie? Dobra, zostało nam ostatni dom. Bolo. Musimy do niego pójść. Dobra, wyjdź z domu całkowicie, tu. W lewo. Prawo, w lewo, prawo. Dobrze. Poleć eletrom. Już zapomniałam, kto się lubi. Czekaj, ty masz eletrę założoną, masz w ogóle. No jak zapomniałaś? Naucz mnie, bo już dobra, zapomniałam. No to klikasz W, dwa razy spacja i bierzesz fajerwerki i strzelasz fajerwerką, no. Gdzie, tak po prostu? No, dwa razy i pyk. No i lecisz i skręcasz myszką. No. Jeszcze raz. Ale stań się na przestrzeni jakiejś. Nie rozwaliło mur. W lewo. No w lewo, jeszcze bardziej w lewo. Tu, te kolorowe to jest. Tu to kolorowe to jest od Boa. Dobra, tylko, o dobra, czekaj. No, dobra, zginie zaraz, czekaj. Nic nie masz pod kontrolą, ty totalnie nie umiesz latać. A, to jest... No bo on ma zażyganą mordę lekko. Dobra, wchodzimy tu do środka i to jest jego dom. Szczerze, nie byłem tu ani razu. Serio. A jest... W odwiedzinie przyszłeś pan. No ale bo to oni niedawno to wybudowali. Ja właśnie totalnie nie wiedziałem, jakby nie było mnie tu. Nie miałem potrzeby, żeby tu przychodzić w ogóle. Jakby mega kolorowym. Fajnie nawet ma, no. Czyli jedno ma kolor, ale... Nie jest taki duży. No tak... No, o, małe dosyć. To jest mega fajne. Dosyć taki mały. Ale dobra. Tu i jestem wzbroniony. No to, no to nie, no to nie idźmy. Jak jest wzbroniony, to zaakceptujmy to. Dobra, jak oceniasz jego dom? Jego dom... taki... 7,5 na 10. 7,5 na 10, okej. Okay. Czyli ostatecznie, który dom był najlepszy? Twój. No wiadomo.
Wiadomka, ci będzie. Wiadomka, dobra, a ogólna ocena palionowa, jakbyś tak miała ocenić, jak ci się palionowo podoba? Czekaj, ja może stanę ci tak tutaj na wieżowcu. Wieżowce mamy fajniejsze na Kidowicach akurat, nie? Bo tutaj no, jakoś, akurat. Tu są tylko dwa takie, a tam już teraz, w szczególności ten wasz, to już totalnie dodaje klimatu. No ale tak, jakbyś miała popatrzeć od góry, to jak oceniasz, prawda, palionowo? Tu jest laboratorium jeszcze, nie widziałaś go. Okay. O, tak wygląda. W środku za wiele nie ma, a tam jest jeszcze willa szefów, ale... To też nie jest jakieś takie ważne. No to już tam już za bardzo się nic nie dzieje. Dobra, ogólna ocena palionowa. Takie 8 na 10, ale no Kidowice lepsze. Ale ty mów bliżej do mikrofonu, bo cię nie będzie słychać. 8 na 10, ale Kidowice lepsze. Wiesz, a co, dla ciebie palionowo? Nie no, Kidowice lepsze. Też mi się bardziej podobają, ale oczywiście, czyli 8 na 10. 8 na 10. 8 na 10 widzowie, taka jest ocena mojej siostry. Wbijajcie na kanał Szczyły Są Plus i widzimy się na kolejnym odcinku. Trzymajcie się! Elo!